Przy dwóch głosach przeciw i 16 za radni udzielili absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Śmietance z wykonania budżetu gminy Kozienice za 2017 rok. Sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek 12 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Zanim przystąpiono do głosowań, przeprowadzona została cała procedura związana z absolutorium. Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Dochody zrealizowano w prawie 98% założonego planu i wyniosły one ponad 150 milionów złotych. Wydatki zostały zrealizowane w prawie 97% w kwocie ponad 168 milionów. Zadania inwestycyjne wykonano w prawie 93%, a zaplanowane. W budżecie deficyt na kwotę ponad 20 milionów wyniósł ostatecznie 2 miliony mniej. Został on w całości pokryty z wolnych środków pochodzących z dotacji przyznanej na budowę Centrum Kulturalno-Artystycznego. Łączna kwota długu zmniejszyła się w stosunku do roku 2016 i wyniosła ponad 46 milionów, co stanowi 31% dochodów ogółem i nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania gminy. Następnie przedstawione zostały opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, które pozytywnie opiniowały wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Następnie, po długiej, ponad dwugodzinnej, pełnej emocji dyskusji, związanej nie tylko z omawianym budżetem, przystąpiono do głosowań. Nad ich przebiegiem czuwała czteroosobowa komisja skrutacyjna w składzie Anna Bramczyk, Andrzej Gogacz, Piotr Maciejewski i Krzysztof Zając. Pierwsza uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu została przyjęta przy jednym głosie przeciw i 17 za, natomiast przy dwóch głosach przeciw i 16 za udzielono burmistrzowi absolutorium za 2017 rok. Kolejną dyskusję wywołały uchwały wprowadzające zmiany do budżetu na rok bieżący i do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2030. Dokładnie chodziło o przesunięcie z inwestycji drogowych. Środków w wysokości 350 tysięcy złotych na budowę placu i pomnika Niepodległości w nowym centrum Kozienic. Jak tłumaczył burmistrz Czerwiński, pomimo ogłaszanych przetargów nie wyłoniono wykonawcy robót na ulicy 1 maja, a koszty budowy placu i pomnika są już znane po zmianach łącznie na ten rok na zabudowę nowego centrum, w tym budowę parkingu przypływalni, zaplanowano kwotę 2 miliony 550 tysięcy złotych. Uchwała w sprawie zmian w budżecie została przyjęta przy 12 głosach za, dwóch przeciw i trzech wstrzymujących. Po dyskusji na temat przesunięcia części środków w wysokości ponad 500 tysięcy z przebudowy targowiska na budowę sali gimnastycznej w Stanisławicach przy dziewięciu głosach za, trzech przeciw i czterech wstrzymujących wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice. Radni na sesji zatwierdzili też sprawozdanie finansowe przychodni kozienickich, przyjęto tekst jednolity statutu gminy Kozienice oraz uchwałę obniżającą wynagrodzenie burmistrza w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z maja bieżącego roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Od lipca wynagrodzenie zasadnicze burmistrza Brutto wynosić będzie 4800 zł dodatek funkcyjny 2100 dodatek specjalny 2760 zł plus dodatek za wieloletnią pracę. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przy 10 głosach za i 6 wstrzymujących. Na sesji uchwalono też maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przegłosowano szereg uchwał związanych ze zmianami. Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice oraz uchwał z zakresu mienia komunalnego dotyczących dzierżawy czy sprzedaży gruntów. Radni wysłuchali też sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły m.in. złej kondycji finansowej Kozienickiego PKS-u i trudności uczniów z dojazdami do szkół średnich, zadań inwestycyjnych, w tym m.in. zabudowy nowego centrum Kozienic, pozyskania dofinansowania zewnętrznego na budowę dróg, rządowego programu budowy mostów, poprawy wizerunku budynków przy Radomskiej 57 czy budowy stacji telefonicznej w Nowej Wsi. Ale jak poinformował burmistrz wykonawca, wycofał się na chwilę obecną z tego przedsięwzięcia. Pytano też o możliwość wystąpień mieszkańców na antenie Kroniki Kozienickiej. Mowa była również o mającym się rozpocząć remoncie dróg krajowych numer 79 i 48 przebiegających przez Kozienice. Wykonawca pierwszego etapu robót został wyłoniony już przez generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad. Była też mowa o sytuacji szkoły podstawowej w nowej wsi, gdzie na chwilę obecną jest bardzo mało uczniów. Poruszono również kwestię zbyt małej liczby miejsc parkingowych przy targowisku miejskim, ale przy planowanej jego modernizacji uwzględnione zostały nowe miejsca parkingowe. W wolnych wnioskach wystąpił m.in. Marian Śledź, przewodniczący społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości, który podkreślił, jak ważne jest to przedsięwzięcie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz poinformował, że już wkrótce ruszy zbiórka publiczna pieniędzy na ten cel. Mowa była także o motocyklach zakłócających ciszę nocną, dzikich wysypiskach śmieci czy orkiestrze dętej OSP. Burmistrz zaprosił też mieszkańców na spotkanie zaplanowane na 20 czerwca dotyczące strategii rozwoju gminy Kozienice. Na retransmisję obrad 42. sesji Rady Miejskiej w Kozienicach zapraszamy do Kroniki w sobotę i w niedzielę 16 i 17 czerwca oraz na kanał YouTube Kozienickiego Domu Kultury.